Witam wszystkich. Ja się nazywam Kamil Adamczyk, jestem założycielem Intel Clinic. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć kilka słów na temat naszego projektu Neuron, z którym wystartowaliśmy na Kickstarterze i o naszych przemyśleniach związanych z prowadzeniem firmy, no i samego Kickstartera crowdfundingu, bo to myślę, że mogłoby was zainteresować, gdybyście mieli ochotę wejść na Kickstartera później. Udało nam się, byliśmy pełni obaw wchodząc na Kickstartera ponad miesiąc temu, jednak się udało. Zebraliśmy 100 tysięcy dolarów w ciągu pierwszej doby naszej kampanii. Teraz kampania jest cały czas aktywna. Możecie w każdej chwili wejść na Kickstartera, wyszukując Neuron, znajdziecie tą kampanię. Kampania kończy się w niedzielę. W chwili obecnej zebraliśmy 409 tysięcy dolarów. To, co robimy, to czym zajmuje się nasza firma generalnie, to jest przetwarzanie sygnałów biologicznych. I zajmujemy się tym od dawien dawna, tak. Ja jestem odpowiedzialny za stronę medyczną. Moi cofunderzy są inżynierami, specjalistami od sztucznej inteligencji i hardware. Nasz zespół składa się, no, głównie z inżynierów. Jestem osobą zarządzającą projektem i odpowiadam za kwestie medyczne. Natomiast to, co wszystkich nas połączyło, to jest ta miłość do tych sygnałów biologicznych, do tego, że jesteśmy w stanie ogromnie dużo z nimi zrobić. I naszym zdaniem to jest kierunek, w jakim będzie się rozwijała dzisiejsza nauka, dzisiejsza technologia. A przed jakim problemem stanęliśmy, gdy zaczęliśmy pracować nad neuronem? My postawiliśmy sobie takie pytanie, postanowiliśmy, że musimy lepiej zrozumieć nasz sen, bo według danych naukowych prawie 90% problemów związanych ze snem jest spowodowane nie przez jakieś złośliwe choroby, tylko przez nasze niewłaściwe zachowania przez niewłaściwą higienę snu. Więc jeżeli lepiej zrozumiemy nasz sen, to jesteśmy w stanie radykalnie go poprawić. I sen składa generalnie się z dwóch faz, REM i NREM. Faza REM to jest ta ważna faza, którą trzeba zapamiętać, to jest faza, w której najszybciej regeneruje się nasz mózg. Faza NREM też jest dla nas ważna, ale jeżeli przyjrzymy się na ten schemat, to zobaczymy, że tylko 15% czasu poświęcamy na, nasz organizm poświęca na sen fazą REM. Więc problem, przed którym stanęliśmy, to było po pierwsze za mało czasu na sen. W dzisiejszych czasach nikt nie ma czasu na sen, wszyscy są zapracowani, a z drugiej strony niewłaściwy pomiar tego snu. Kto z was słyszał o opaskach, które monitorują sen? Takich jak Jawbone. Okay. Czy uważacie, że to jest dokładny sposób monitoringu? Ja uważam też, że to nie jest dokładny monitoring, dlatego że z medycznego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie ocenić snu, monitorując tylko naszych ruchów. Musimy zmierzyć coś więcej, więc na rynku nie ma w chwili obecnej dostępnego produktu, który w ten sposób może zmierzyć nasz sen, więc my postanowiliśmy taki produkt na rynek wprowadzić. I naszym rozwiązaniem jest Neuron, czyli maska do monitorowania naszego snu, która zawiera w sobie elektrody, elektronikę i która mierzy trzy podstawowe parametry naszego snu, takie jak napięcie mięśni, ruchy gałek ocznych i oczywiście fale mózgowe. I rozwiązaniem tego problemu z naszym czasem jest sen polifazowy. To jest temat, który jest ogromnie kontrowersyjny. Wiele osób się z tym zgadza, wiele osób się z tym nie zgadza, ale trzeba wiedzieć, że sen polifazowy to generalnie pół Europy śpi polifazowo, bo jeżeli pojedziecie do Hiszpanii, to siesta to jest sen polifazowy. Sen polifazowy to jest każdy rodzaj snu, kiedy śpimy więcej niż raz dziennie. Więc mówienie z góry, że sen polifazowy jest zły czy niezdrowy, to jest jakby trochę przeistaczanie faktów. Dużo osób skupia się na 2 godzinach snu. Tutaj widzicie obraz statku żeglującego po morzu. Wszyscy samotni żeglarze muszą spać polifazowo, żeby nie wpaść na jakąś górę lodową. Były przeprowadzane badania, które wskazują na to, że jesteśmy w stanie funkcjonować śpiąc tylko i wyłącznie 2 godziny dziennie przez dłuższy czas.
ale jakby musimy spojrzeć na to nie w kontekście tego, czy spanie 2 godziny jest lepsze od spania 9-godzinnego, tylko raczej, czy śpiąć polifazowo 4 godziny, to będzie dla naszego organizmu lepsze niż spanie 4 godziny czy 3 godziny normalnie i branie używek, tak? Więc tutaj musimy pamiętać znowu o higienie snu. Ludzie, którzy śpią w polifazowo, zachowują bardzo wysoką higienę snu. Nie można wtedy pić kawy, herbaty, bo to obniża ilość snu REM, więc jakby coś za coś. To jest bardziej biologiczny sposób na nasz sen. Nasz rynek jest bardzo duży. Badania ostatnio przeprowadzone pokazały, że prawie 1/2 Amerykanów ma problemy ze snem. 5-6% Amerykanów przyznaje się do tego, że zasypiają przynajmniej raz w miesiącu za kierownicą. Więc to jest ogromny problem, jeżeli chodzi o niewyspanie i zmęczenie naszego społeczeństwa. Ten rynek, na którym wchodzimy, jest naprawdę ogromny, bo jest wart ponad 32 miliardy dolarów w tym momencie. Także ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest sen i szukają rozwiązania, jak poprawić go i jak go zoptymalizować. I znowu, dlaczego my się zajmujemy sygnałami biologicznymi? Ten neuron to jest tylko pierwsza rzecz, którą my robimy. To, że my mierzymy fale mózgowe, to my nie tylko skupiamy się na śnie. Wachlarz zastosowań tych instrumentów jest tak szeroki, że tutaj starczyłoby dziesiątki firm, które mogłyby tym się zajmować. My możemy robić wszystko od sterowania wózkami inwalidzkimi, po wykrywacze kłamstw, których nie da się oszukać, kończąc na kontrolerach gier czy detekcji senności u kierowców. Takiej detekcji, która będzie krok przed zaśnięciem, czyli nie to, co robi teraz na przykład Volvo, że w momencie, kiedy jesteśmy już na skraju takiego przysypiania, to samochód nas informuje, tylko dużo wcześniej, kiedy nasza uwaga się rozprasza. No i kończy się to tym, że idziemy jakby w kierunku takiego pierwszego w Polsce hardware developer house'u, że na wzór software developer house'ów my budujemy nowe teamy, które zajmują się nowymi projektami i tak jak przed chwilą wam pokazywałem to, co my możemy z tymi falami mózgowymi zrobić, to kolejne teamy zaczynają pracować nad kolejnymi projektami. I tutaj kilka słów o hardware'ze, bo pewnie kilka osób spośród was chciałoby się tym zajmować. Takie nasze przemyślenie po tym, jak zaczęliśmy zajmować się, kiedy stanęliśmy przed przed produkcją tego urządzenia, teraz kiedy nasz Kickstarter się kończy, że idąc za mottem Lean Software, że żaden biznesplan nie przetrwa pierwszego kontaktu z klientem, to w naszym przypadku to jest kontakt z fabryką, kiedy zaczynamy rozmawiać z Chińczykami, z ludźmi z Azji i okazuje się, że to, co do tej pory robiliśmy, czym się zajmowaliśmy, w ogóle nie ma żadnego sensu, po prostu tego oni nie zrobią, nie da się tego zrobić i nagle okazuje się, że trzeba do tego problemu podejść z totalnie innej strony, od strony fabryki, czyli projektowanie w swoim domowym zaciszu jakiegoś sprzętu nie ma żadnego sensu. Trzeba pójść najpierw do fabryki, z nimi porozmawiać i dopiero zacząć coś robić od drugiej strony. I tutaj kilka naszych przemyśleń, to co nas dotknęło w czasie tej kampanii na Kickstarterze i osób, którymi współpracowaliśmy w Polsce i outsourcowaliśmy, to jest problem myślenia globalnego. My na początku oczywiście nie myśleliśmy globalnie, no bo to jest jakby nasz pierwszy poważny projekt, więc, no więc po prostu zaczynaliśmy od małego C. Ale to jest bardzo ważne dlatego, że tutaj macie taki bardzo ciekawy wykres Dunninga-Krugera i on może brzmi skomplikowanie, ale polega to w każdym razie na tym, tutaj mam coś mi się, okej. Okay. To polega na tym, że im mniej ktoś wie, tym jest bardziej pewien, że to umie coś zrobić. I nam na przykład przyszło współpracować z kilkoma takimi super specjalistami, którzy wiedzieli bardzo dużo, a to jest taki zdradliwy punkt. Tutaj osoba jest bardzo pewna swoich umiejętności, ale wie bardzo mało, a w tym momencie tutaj mamy eksperta, który jest tak samo pewien swoich umiejętności, jak ta poprzednia osoba, ale to jest jakby w ogóle inna strona skali, więc robiąc wielkie globalne projekty trzeba naprawdę dobierać z wielką ostrożnością i bez żadnego skąpstwa swoich współpracowników i podwykonawców, bo
Każdy zaoszczędzony dolar potem się przekłada na kilka miesięcy opóźnienia, jeżeli trafimy w niewłaściwy punkt na tej skali. I na koniec słów kilka na temat crowdfundingu. Ja tutaj świadomie rozdzieliłem te dwa wyrazy, dlatego że to jest naprawdę finansowanie masowe i finansowanie tłumu i ono rządzi się trochę własnymi prawami. Czyli dla osób, które chciałyby, dużo takich pytań dostajemy, co trzeba zrobić, żeby odpalić kampanię na Kickstarterze, jeżeli jesteście z Polski. Więc tutaj są trzy tak naprawdę tylko wymagania, które stawia przed nami Kickstarter i jeżeli je spełnimy, to droga jest wolna. Po pierwsze, musimy współpracować z mieszkańcem USA. Przez mieszkańca rozumiem osobę, która tam mieszka, nie osobę, która się urodziła, jest Amerykaninem. Ta osoba musi mieć po prostu social security number, czyli jeżeli to jest na przykład, jak w naszym przypadku Polak, który dostał zieloną kartę, to jak najbardziej wystarczy, ale taka osoba, która na stałe mieszka w Stanach i ma tam miejsce zamieszkanie, w naszym teamie musi być. Druga rzecz to jest firma, bądź znowu tutaj osoba, możemy to założyć jako firma, bądź jako osoba prywatna taką kampanię, musi być zakotwiczona w Stanach, tak? W naszym przypadku to jest firma w Delaware, w Stanach, w przeciwieństwie do polskiej biurokracji, tam założenie firmy zajmuje nam 2 dni, wszystko robimy przez internet, płacimy za to 300 zł i mamy działającą w pełni firmę. Trzecia rzecz to jest konto bankowe. Tutaj może być największa trudność, jeżeli w ogóle nie chcemy odwiedzić Stanów przed rozpoczęciem Kickstartera, ale znowu da się załatwić, jeżeli osoba, z którą współpracujemy, jest w Stanach. Także to są trzy wymagania, które stawia przed nami Kickstarter. Jeżeli chcemy, możemy projekt, cały team, który tworzy projekt, może pochodzić ze Sri Lanki, tutaj nie ma żadnego problemu. Taki projekt możemy na Kickstartera z powodzeniem zamieścić. I ostatnia rzecz, jak będziecie kiedyś odpalać Kickstartera, to pamiętajcie, że Kickstarter to jest połączenie tyle zakupów Mango ze sprzedawcą marzeń, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. My jakby nie sprzedajemy tego produktu i ci ludzie wiedzą, że my nie jesteśmy ani Sony, ani Microsoft i to co mamy zrobione, nie spełnia w tym momencie jeszcze najwyższych norm, jakie tylko istnieją. Ale my po prostu musimy tych wszystkich ludzi zarazić pasją, my musimy być wobec nich uczciwi i mówić im to, jak jest, ale musimy pamiętać, że my sprzedajemy głównie siebie i swoje marzenia. I musimy też pamiętać, że trochę z tych zakupów Mango musimy zaczerpnąć. Po prostu musimy tym ludziom przedstawić w krótkich, żołnierskich słowach, co mówimy, za bardzo nie owijać w bawełnę, a z drugiej strony zrobić to w bardzo przystępny sposób. Także tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę.